tańcowałyście, ale co sądzicie o takim muzie? No bardziej lubimy z punk muzyki, ale nie tańczymy, bo to niebezpieczne. Tak? A coś jeszcze podobało wam się z tej sceny tutaj? Byłyście na innych koncertach? No, codziennie jesteśmy na hardcore. Taka muzyka jest najlepsza, kurwa, nie? Tak, tak. To wczoraj by ci się też podobało, jak Depcore znaczy, ja był. Ja byłam wczoraj, tak byłam, ale mnie łeb na kurwio, bo na ochronie stałam 3 godziny, kurwa, na slocie, rozumiecie to, ludzie? Nie ma stres, dzisiaj było zajebiście, to się liczy. A co dzisiaj grało i tak się wam podobało? Co? A co dzisiaj grało i tak się wam... ADHD syndrom. To naprawdę tak dla mnie było zajebiście. To było najlepsze, tak? Zajebiście było. Patrzysz telewizor, widzisz ten sam obraz. Pada z profesorów, coś pierdoli do nas. Mówią piękne słowa, pięknie wyglądają. Jedna wielka wtóra, nie wypierdalają. Było w telewizor, wysyłaj się skurwieli. Uczestali wasze, to się rozeszeli. Było w telewizor, wysyłaj się skurwieli. Uczestali wasze, to się rozeszeli. Dzisiaj, tak? Myślę, że dzisiaj. Taki normalny punk lepszy od takiego, kurczę, no, tak, udziwnionego. Tak, wolę klasykę. Okej. Ręka dziecka jako łoska drzewa. Co będzie lepsze? Popiera mocno ciała. Odcinkienia ciężkie rodzice uciekają w domu. Rodzice uciekają z domu. Dobra, który koncert z tej sceny ekstremalnej ci się najbardziej podobał? Myślę, że ostatni teraz ze względu tego, że miałem najaktywniejszą możliwość udziału w nim, bo był rytm w dno. Skrzypce, bardzo dobry klimat dały do tego. Do koncertu zespół lokalny, bo z Wrocławia, dobry wokal, myślę, że mam w Okej. A co się najmniej podobało? Pierwszego dnia koncert zespołu, nie pamiętam jak się nazywało, ale chłopak miał wokal. Przypominając trochę Ryk Świni, czyli powiedział, że średnio przyjemne było, no ale wiadomo, muzykę trzeba zrozumieć, tak? Zagranicznym co ci się podobało? Ten włoski zespół, który był poprzednio, tak? Myśleli. Dlaczego? Co im powiemy swoim dzieciom, jeżeli jakieś będą za 20 lat, kiedy nas pytają, dlaczego wtedy
niczego nie robiliście. 14 ma lat, jakaś zmiana. Jesteśmy cały czas wolni. Co im powiemy? Podobało wam jeszcze? Gagarin? Tak, zdecydowanie. A coś z nowej szkoły na przykład? Aurora, albo Never Said? No też, ale Gagarin to już naprawdę jest... A co sądzicie o tej kapeli, gdzie koleś w ogóle miał wokal jak świnka? On był ładny. Ładny był? Ładny był. Ale koleś był ładny, czy wokal był ładny? Koleś był ładny. Kawałek o Rzeszniku. Że Bóg się parę razy jednak pomylił. Nie przeszkadza ci, że za dużo starej szkoły albo nowej szkoły? Ale takie podziały, stara, nowa szkoła. Ja lubię wszystko. Nie wszystko zupełnie, ale... Teraz mi się to podobało bardzo. Ale tutaj jest dobrze. No. Okej. Okay. Co ci się najbardziej podobało na Hardcore Punk Clubie? No to, że cały czas działa, że już nie wiem, który rok teraz jest. Że chodzi dość ludzi ze slotu na scenę tutaj. A z zespołów... No, Aurora była super. Aurora była super. Defcore pod... no, to było przedwczoraj. Przedwczoraj. Podobało wam się? To wszystko poza wokalem. No, grali znaczy... naprawdę zawodowo, dobrze. No, technicznie bardzo fajnie, ale wokal zbyt zawodzący, nie? Zawodzący? Znaczy on tam takie zarzynanie świń, no nie? Nie, zarzynanie świń bardzo sobie cenię. Byliście po 20 tutaj na tej scenie? Byłam. Na czym? Ale nie pamiętam. No dobra, co grali? I co ci się podobało? Pamiętam, że mi się podobało, nie podobało mi się, jak taki pan robił, jak świnia zarzynana. Tak, no niezbyt. Ale jeszcze inne zespoły w ogóle grają w ogóle i na co liczycie najbardziej? Na chłopów. A dlaczego? No, bo są z Zielonej Góry. Tak? Często na ich koncerty chodzicie? No, było kilka razy. I co, fajna zabawa? Oni już któryś raz grają na slocie. I nie przeszkadza wam, że grają tak często na slocie? Nie, bo co robisz? Właśnie, oby więcej. Okej. Okay. Zespołów jakoś. Thank you.
siebie. Udajemy tych, kogo nie jesteśmy ze względu na otoczenie. Po to, by ludzie nas akceptowali. Ale tak naprawdę w głębi serca jesteśmy kimś innym. I zachęcam wszystkich, abyśmy po prostu próbowali być sobą. Też abyśmy, czasami Bóg nie jest modny, abyśmy po prostu, przez to, że inni mówią, że Boga nie ma, że Bóg nie jest w modzie, żebyśmy po prostu wybierali swoją drogę i szukali sami, pretendent. To było no, a to jest typowe w Dewkorze. Tylko oczywiście od świni, bo ja jestem wegetarianka, a świnki... Ja też jestem wegetarianka. Dużo przez świni, oni nie drą się jak świnie, tylko oni się drą naturalnie. Tak jak teraz, słyszycie. You can change it. Cause you have the power. Jestem królem, zdobywam cały
Więc co nam się podobało dotąd najbardziej na Hardcore Punk Clubie? Koszulka Mariana. Koszulka Mariana. Okej. Okay. Ja tak na poważnie, to koncert, który się właściwie teraz zakończył. Tak. A najbardziej wam się podobał? Tak, to grali zakłóz rzymrzący właściwie. Aha. Ale nie koncertowali od iluś tam lat. No ale muza jak w ogóle, jak z Jarocina 8-8 w ogóle. 8-8. No teraz dzisiaj tak. Okay. Fajnie, że jest takie miejsce na stacji. Podoba wam się ta scena? A w porównaniu do resztu? Super, super. Raz. A oni tam uskarżają.